No dzień dobry, dzień dobry, moje drogie wagi. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na kwiecień, opóźnionym troszeczkę, przepraszam Was za to. W czytaniu na kwiecień, czytanie miesięczne na pracę i finanse, także zobaczymy, co tam u was w tych sferach. Jest to czytanie z intencją najbliższych 30 dni, więc kochani, będzie zahaczać o maj ze względu na opóźnienie. Zrobimy sobie tak jak dotychczasowo, czyli zobaczymy, jak wygląda Wasza obecna sytuacja, co przyniesie przyszłość, na co uważać, na czym się skupić. No i karta rada. I na koniec karta inspiracyjna stali karty pieniądze i prawo przyciągania. Czyli tak, jak to było w zeszłym miesiącu, kochane moje uwagi. Dobra, nie przedłużając, lecimy z Waszym czytankiem. Dobra, sytuacja obecna. Uh, diabeł. Dwójka kielichów i słońce. A no to ładnie, bo już na początku się diabła wystraszyłam. <laughs> Dobra przyszłość. Królowa Kielichów, dwójka buław i siódemka kielichów. Na co uważać, król buław, na czym się skupić? Szóstka buław, o, dobrze, i rada. Królowa pentakli. Bardzo ładna rada, drogie wagi. Co mamy w podstawie? Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że zakończyliście jakiś trudny etap, jeśli chodzi o finanse. Więc bardzo dobrze. Kochani, sytuacja obecna. W sytuacji obecnej mamy diabła, dwójkę kielichów i słońce. Na pierwszy rzut, środek, tak. Wyszła ta dwójka kielichów. Wydaje mi się, że wchodzicie w z kimś współpracę. Dwójka kielichów oznacza taką bratnią duszę, partnerstwo, nie tylko na drodze miłości. Chociaż jak najbardziej możecie otwierać jakiś wspólny biznes albo prowadzić jakąś działalność ze swoim partnerem, partnerką, tak? Jak najbardziej, ale to może być bratnie nie pod względem właśnie pracowym. To może być wasz przyjaciel, przyjaciółka. Także szykuje się tu jakieś partnerstwo, współpraca z kimś albo bliskim waszemu sercu, albo po prostu z kim się fantastycznie dogadujecie na tle. Biznesowym, tak, pracowym, może jakiś wspólny projekt, otwierać jakąś wspólną działalność, cokolwiek w tej kwestii. Dwójka kielichów, jeżeli to nie jest współpraca z kimś, kochani, może oznaczać po prostu zachowanie równowagi u Was, moje wagi, do, pomiędzy różnymi aspektami. I tu mamy piękną różnicę tych aspektów. Mamy diabła i mamy słońce. Dwie skrajne energie. Diabeł, jeśli chodzi o finanse, jest. Brom energią, bym powiedziała. Nie zawsze oznacza jakieś toksyczne osoby które, czy toksyczne sytuacje, które otaczają nas. Diabeł jest panem materii, ale może oznaczać, że tutaj znajdujecie w tym momencie równowagę pomiędzy tym aspektem finansowym, że cały czas dążycie, żeby kasa, 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 że kasa jest najważniejsza, nic się więcej nie liczy, tylko kasa, a słońcem, czyli tym zachowaniem szczęścia, umiaru, cieszeniem się z życia i cieszeniem się z wykonywanej pracy. Także widzę, że tutaj, Zdecydowanie ta równowaga pomiędzy tym aspektem finansowym a tym aspektem cieszenia się z pracy, radości z życia codziennego jest zachowana jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tą współpracę, jeszcze wrócę. Jeżeli faktycznie jesteście w trakcie współpracy z kimś, to widzę, że tutaj w przyszłości mogły być jakieś takie wasze niepokoje. Może czy ta osoba na pewno jest odpowiednia, czy ja jestem odpowiedni, odpowiednia do tej sprawy, do tej pracy, do tej strefy finansowej, tak? Ale widzę, że tutaj odzyskujecie tą radość, równowagę, wiarę w siebie, pewność siebie. Słońce jest kartą też nowych pomysłów, jak najbardziej, tych takich radosnych, nowych projektów, coś, co budzi się do życia, tak? Więc tutaj macie w drogie wagi piękną energię obecną. Dobra. Co przyniesie najbliższa przyszłość? Mamy królową kielichów, dwójkę buław i siódemkę kielichów. No, widzę, że tutaj będzie jakiś wybór, kochani. Wybór, i tu jest ważne, żebyście kierowali się swoim serduchem. Wybór pomiędzy dwiema opcjami albo pomiędzy większą ilością opcji. Dwójka buław mówi, że stoicie na rozstaju dróg i nie wiecie, w którą stronę pójść. Może coś tam w waszej główce już kiełkuje, ale nie do końca jesteście jeszcze przekonani, co i jak, tak. Siódemka kielichów też może mówić o takim rozmarzeniu albo o wielu opcjach. Także jeżeli jesteście rozmarzeni, albo zastanawiacie się, co wybrać w przyszłości, tak? Będziecie się zastanawiać, co wybrać. Czy tą ścieżką pójść, czy tamtą ścieżką pójść, czy jak zainwestować w taki jakiś tam dany projekt, którą pracę wybrać, czy zostać na tej ścieżce zawodowej, której jestem, czy pójść w coś nowego. Kochani, tu jest podpowiedź od kart Królowa Kielichów, kierować się własnym sercem. Kierować się intuicją i emocjami, tak? Nie zostawić tego diabła tutaj, o, gdzie jest, w tej przeszłości. I wiadomo, no, finanse są ważne, wiadomo, to może pieniądze są ważne, ale no wiecie, jak człowiek całe życie robi coś tylko dla kasy, no to, to powoduje to taki właśnie brak szczęścia, brak tego słońca. Więc tutaj ważne jest dla Was, drogie wagi, żebyście kierowały się tym, co Was rajcuje, co rozgrzewa Wasze serce, co, do czego Was ciągnie tak emocjonalnie, intuicyjnie, tak wewnętrznie. Także tutaj przed Wami na pewno jakaś nowa droga albo wybór pomiędzy dwiema opcjami lub większą ilością opcji, drogie wagi. Także tutaj podpowiedź, kierować się serduchem. Na co uważać, drogie wagi? Mamy rycerza Buław. A, powiedziałam chyba wcześniej król Buław. To jest rycerz Buław, kochani. Rycerz Buław jest energią ognia, także uważać też, kochane, żeby. Nie działać zbyt impulsywnie. Jeżeli faktycznie będziecie stały przed jakimś wyborem, to i nie idźcie w to, tak wiecie, ogniście tak, a już ja chcę, lecę. Przeanalizujcie to, pomyślcie, co Wam serce podpowiada, zastanówcie się dobrze, wiecie, wszystkie za i przeciw przeanalizujcie. Rycerz Buław też jest taką energią, głównie to się mówi w sprawach miłosnych, ale w pracy jak najbardziej też się może to odnieść, że wiecie, pojawiacie się, znikacie, że nie jesteście stabilne, stałe w jakimś konkretnym swoim celu, w, jakimś, w jakiejś kwestii, właśnie. Z finansami związanej czy z pracą, i to powoduje, że tak raz chcecie, raz nie chcecie, raz chcecie, raz nie chcecie. Także tu jest ważne, żeby uważać na tą energię, że jak już coś sobie postanowicie, to konkretnie do celu yy, stabilnie, zgodnie z waszą intuicją, z waszym sumieniem, z waszym intelektem, żeby tutaj nie być takim wiecie, jak zapałka, bo ja zapalam się, gasnę, zapalam się, gasnę i tak dalej, nie? Także tutaj cel, pach. Idziemy, konkretny kierunek i skupiamy się na tym, co jest ważne. No i właśnie, na czym się skupić, kochani? Szóstka buław. Na zwycięstwie. Skupcie się na tym, co pragniecie osiągnąć. Jak nic, po prostu to jest jedyny przekaz z tej karty. Skupcie się na tym, co pragniecie osiągnąć, co chcecie zdobyć. Ehm... Jakie zwycięstwo chcecie odnieść, tak? To jest karta zwycięstwa, to jest karta żołnierza wracającego z wojny, z laurem zwycięstwa, którego wszyscy chwalą, wszyscy rozpoznawają. Może jesteście w takiej branży, że będziecie rozpoznawani za swoje, za swoje czyny, za swoje działanie i to bardzo, bardzo fajnie, tak? Albo chcecie właśnie być rozpoznawani w swojej branży, w swoim fachu, to też dążcie do tego, ustawcie to za cel, że chcę być najlepszy, najlepsza w swoim fachu, tak żeby mnie wszyscy doceniali, tak? Także piękna, piękna energia. No i kochani, wasza rada, nic tu dać, nic ująć. Królowa Pentakli. Królowa Pentakli jest taką małą cesarzową. Także osobą spełnioną, osobą, która jest konkretna, jest uziemiona, która, jak sobie postanowi jakiś cel, to do niego dąży, jest bardzo dobrze usytuowana finansowo. Jest opiekuńcze w stosunku do innych i do siebie. Także tutaj jest ważne, żebyście nie poszły tylko o taki wir pracy, roboty, właśnie z, tej, z tą energią diabła, który się tu pojawił, tak? Dbajcie również o siebie, dbajcie o swoje zdrowie. Królowa Pentakli bardzo dba o swoje zdrowie. Dbajcie o to, żeby się wyspać, dbajcie o to, o dobrą dietę, o ruch, tak? O siebie po prostu. Także nie, zagłębia, nie zagłębiajcie się tak stuprocentowo tylko praca, praca, praca. Tylko. Też zadbajcie o ten swój komfort, o swój wolny czas ym, i podchodźcie do spraw bardzo tak realistycznie, bym powiedziała, nie z tą siódemką kielichów. Okej, okay, fajnie jest pomarzyć. Ja nie mówię, że nie fajnie jest pomarzyć, fajnie sobie poplanować i rozmarzyć, o Boże, 100 lat do przodu, że jak już będę bogata, będę bogaty, to coś tam, coś tam. Pewnie, że tak, ale to, yy, kr ym, królowa Pentakli jest taką energią uziemioną, także zostać. Tu i teraz skupić się na działaniu, skupić się na swoich planach i iść po swoje zwycięstwo, kochane wagi, po swoje zwycięstwo. Bardzo ładne czytanie, bardzo ładne czytanie macie, moje drogie. Wylosujmy sobie jeszcze jedną kartę stali, właśnie karty pieniądze i prawo przyciągania. Taką radę dla Was, moje drogie wagi. No właśnie, czego pragnę i dlaczego tego pragnę. A, bardzo adekwatnie. Czego pragnę i dlaczego tego pragnę? Kiedy już przyznasz sam przed sobą, czym jest to, czego nie chcesz, i gdy odpowiesz sobie na pytanie, czym jest to, czego chcę, oraz przyjmiesz to do wiadomości. Wówczas, zaczn wówczas zaczniesz stopniowo przemieszczać się w stronę znacznie ulepszonego punktu przyciągania, dzięki czemu rozpoczniesz na nowo budowanie swojej historii. Czy tego chcesz, czy nie, otrzymujesz zawsze esencję wszystkiego, o czym myślisz, a dzieje się tak z powodu prawa przyciągania, które jest niezwykle konsekwentne. Dlatego też nie opowiadasz. Sobą jedynie historii o tu i teraz, odnoszącej się jedynie do chwili obecnej, ale twoja historia dotyczy także przyszłych doświadczeń, które kreujesz właśnie teraz. No, pięknie. Także, kochane wagi, ogarnąć, czego pragniecie, dlaczego tego pragniecie, podjąć odpowiednie działania, dokonać wyboru, kierować się zgodnie z własnym sercem, intuicją, z tym, co daje wam szczęście, skupić się na celu. I iść po swoje zwycięstwo, drogie wagi. To jest to, co mam dla Was, kochane. Życzę Wam cudownego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, papa. Pa.